Hello, rowerzyści i kolarze. To co dzisiaj ja Wam pokażę to najgorszy rower na świecie, który jest dostępny w sklepie, w sieciówce Lidl. Zaraz pójdę do środka zobaczyć czy jest ten rower dostępny stacjonarny czy tylko internetowo. Bo na razie widziałem go na sklepie online, więc zaraz pójdę sprawdzić czy jest on normalnie dostępny w sklepie. Powiem Wam szczerze, że tego typu roweru nie widziałem już długie, długie lata. I miałem nadzieję, że wyginął on trochę jak Multipla, bo aż z ciekawości wpisałem na Otomoto Multipla, i przez całej Polski wyskoczyły mi tylko trzy samochody. Multipla wyginała, ale niestety ten typ roweru jeszcze istnieje. Jest naprawdę w szoku, jak zobaczyłem, i to jeszcze za jaką horrendalną kwotę bo 1699 zł za te padło to jest masakra. Dobra, idę zobaczyć, czy, czy jest on stacjonarnie. Jak nie, to będę musiał omówić go online. Dobra, byłem, sprawdziłem. Niestety nie ma tego roweru. E, może całe, całe szczęście. E, więc co? Lecimy do domu i zobaczymy, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Okej, okay, jestem już w domu przy komputerze i zaraz opowiem mniej więcej specyfikacje oraz główne cechy tego roweru, dlaczego nie warto go kupować. I jeszcze tylko chcę dodać, dlaczego robię taki film, bo na pewno na kanale nieraz już widzieliście u mnie nieco droższe filmy. Ale tutaj chcę po prostu Was przestrzec, bo nie wszyscy się znają na rowerach. Co roku jakieś osoby ponownie wsiadają na rower po jakiejś tam dłuższej przerwie czy tam rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście różnie to bywa. I mogą się delikatnie zniesmaczyć, bo rower Zundab Blue 50 kosztuje w Lidlu 1699 zł. To jest ponad połowa najniższej krajowej. I to nie jest powiedzmy dużo w dzisiejszych czasach na rower, ale w tej cenie to jest tragedia. Totalna masakra. A co lepsza, litr. Ostatnio tak mocno rywalizuje z biedronką. Przebijają się cenami, że a tutaj ten ma syf, ten ma niższe ceny, ten ma stałe ceny w całej Polsce, ten ma zróżnicowane, a proponują rower za 1699 zł, gdzie na stronie widnieje informacja, że opłaca się być szybkim. I tak się opłaca być szybkim, że ten sam rower na innym sklepie, podam nazwę nawet EvoBike.pl, można kupić za 1139 zł, czyli prawie 600 zł taniej. Opłaca się być szybkim. Strasznie. Ech. I to nie uważam, że 1139 zł to też jest dobra cena za ten rower. Te rowery kiedyś e, oscylowały w granicach od 300 do 500, może 600 złotych. Za starych czasów, wiadomo, ceny rowerów z roku na, roku na rok idą do góry, chociaż po pandemii się teraz troszeczkę to zmieniło. Przejdźmy do ważnych kwestii. Sprawdzałem za pierwszym razem e, dostępne rozmiary kół, to było 24 i 26 fale. Dzisiaj akurat już są dostępne też 28. Są e, rozmiary ram 43, 47 i 8, czyli to jest jakieś od 17 do 19 cali. Czyli tak, rower na kole 24 i 26 cale to są rowery dla e, mniejszych osób w dzisiejszych czasach, bo e, 24 26 to są dla dzieci w wieku od 7 do powiedzmy 12 lat. Oczywiście są też różne dzieci, niektóre rosną szybciej, niektóre wolniej, więc ten zakres też może się delikatnie poszerzać. Ale 24 i 26 cale to są rowery dla dzieci. Ten rower na pewno nie jest dla dzieci, bo jednocześnie są tu, jest tutaj dosyć wysoki rozmiar ramy, czyli yy, rozmiar ramy tutaj jest 17. Cali najmniejszy. W rowerach 24 i 26. W 24 to są z reguły ramy 14. W, w rowerach 26 to zaczyna się od 14 do powiedzmy 17. To już jak powiedzmy, dziecko jest faktycznie wysokie. Rower teoretycznie bardziej nastawiony na osoby o wzroście metr m, 1,70 m, w zależności od tego, jaki rozmiar wybiorą. No mam nadzieję, że nie będą wybierały, ale powiedzmy, że tak przypuszczając, że faktycznie ktoś by go chciał kupić. Przejdźmy szybko do specyfikacji. Jeżeli chodzi o specy specyfikację na stronie Lidla, jest też ona tragiczna, bo jest ona mało szczegółowa, a po drugie wprowadzająca też w błąd. E, bo chociażby pierwsze co, jak zobaczyłem wagę około 15 kg, czyli plus, minus pół kilograma, to od razu wiedziałem, że no nie ma najmniejszych szans, żeby ten rower tyle ważył. Chyba, żeby się zdjęło wszystkie dodatki, koła i nie wiem co jeszcze. Uff. Na stronie Evo Bike jest yy, no według mnie prawdziwa informacja, bo ten rower waży 19 kg, czyli tyle co prawie rower elektryczny. Tylko jest taka mała różnica, że on nie ma. Wspomagania. No, rower jest bardzo, bardzo toporny. Jeżeli chodzi o limit wagowy, to jest podany na stronie Lidla, że dopuszczalna masa całkowita około 65 kg, czyli zakładając, że rower ma prawie że 20 kg, to może na nim jeździć użytkownik, który ma 45 kg, czyli teoretycznie to jest rower dla dzieci. Bo nawet kobieta bardzo wycieniowana mająca 1,60 m będzie miała problem, że ważyła 45 kg. Ale w rzeczywistości, na stronie tutaj Ivo Bike faktycznie jest maksymalna obciążenie 120 kg, czyli załóżmy, że osoba ważąca do, gdzieś tam do setki mogłaby teoretycznie tym jeździć. Ale nie zalecam, bo tak. Jeżeli chodzi o sprzęt, no to pierwsze co zawsze Szary Kowalski patrzy na napęd, czyli są Shimanochy. Napęd 7, 3 na 7 Szymano Tourney, czyli najbardziej podstawowy. Manetki typu Grip Shift, chociaż tutaj w, na, stronie, na stronie Lidla jest napisane, że to jest Twist Grip. Pierwsze coś takiego słyszę. Hamulce tarczowe mechaniczne. Niestety te hamulce na pewno są słabej jakości. Aby hamulec tarczowy mechaniczny był dobry, to muszą być zamontowane dobrej jakości linki i pancerze, a tu zakładam, że takie nie są. Kowo myślę, że zacisk też jest jakiś tragiczny. Nie wiem, czy uda mi się tutaj gdzieś na zdjęciu to znaleźć. Jakieś przybliżenie na, na hamulec podejrzewam, że nie. Logan. Logan. No, nie wiem, nie znam. Myślę, że to jest po prostu chiński hamulec, który możecie kupić, nie wiem, na AliExpress za 20-30 zł. Czyli tragedia. Dobra. Czy ty, on ma Dynamo. ja Cię kręcę. No, tego wcześniej to ja nie zauważyłem. Zauważyłem, że ma lampki z przodu, z tyłu, ale że na Dynamo. Mhm. Jezus, Maria. Uff. No to ma hamulce, ma, ma kierownicę wpuszczaną, na pewno bardzo ciężko. Na tej kierownicy znajdują się też rogi. Jeżeli waga jest za mała, to oczywiście warto zamontować rogi, warto zamontować dynamo. Hamulce tarczowe, lampki. No nic, powiem tak. Posiada on w wyposażeniu dzwonek, podpórkę, błotniki. Mówię. lampki na dynamo, rogi. Jeżeli chodzi o koła, to yy, nie widzę ich, ale znając tej klasy rower, domyślam się, że 50% rowerów, które zostanie wyciągnięte z kartonu, to te koła nie będą proste. To są bardzo słabe jakościowe, to są bardzo słabe jakości kółeczka, teoretycznie dwukomorowe, ale no tutaj Szału z tego nie będzie, dodatkowo amortyzator bardzo ciężki e, marki Zoom, który no, jest to taki uginacz, który za dużo nic nie wnosi. Jeżeli w ogóle on działa, to, to, to jest, będzie pół sukcesu. Myślę, że on będzie bardziej działał przy osobach e, z, górne, z górnego limitu wagowego niż z dolnego. Dobra, ale przejdźmy teraz do samej ramy. Rama stalowa. Bardzo ciężka. Jeszcze patrząc tutaj na to, ile ten rower ma poświęconego materiału, to, no, to to musi być ciężkie. To nie wiem, jak ktoś mógł wpisać, że ten rower waży 15 kg, bo to na pierwszy rzut oka widać, że to będzie właśnie bliżej 20, a nie 15. Dodatkowo posiada tak zwany damper czyli niby coś, co ma nam poprawić komfort jeżdżenia, ale tak naprawdę to jest tragiczne rozwiązanie. To za starych dobrych czasów to był po prostu chwyt marketingowy, że można kupić Fula MTB, który posiada amortyzację z przodu i z tyłu, bo takie rowery z reguły są, o Jezus, no te na chwilę obecną jakieś trzy razy droższe i to, jest, i to wcale nie ma, nie ma szału w, w tym budżecie. Trzy, może nawet cztery. W niektórych, to też w zależności od marki, bo po, mówię, porównując do tańszej marki, nie do jakiejś droższej, bo full w niektórych markach będą zaczynały się od 10, a może nawet od 20 tysięcy. To jest coś, co się po prostu ugina. I powiem szczerze, że <śm> znałem osoby, które posiadały ten typ roweru. I to się kończy z reguły tak, że ten amortyzator biorą i skręcają na maksa, tak, żeby on się kompletnie nie uginał, chociaż on i tak będzie się uginać. To jest coś, co negatywnie działa na jazdę, bo tak osoby, które już trochę jeżdżą, wiedzą, że bardzo ważne jest ustawienie wysokości siodełka. Aby prawidłowo ustawić siodełko, musimy zmierzyć sobie przekrok. Czyli od przekroku, tak jak ja przy 90 m, mam 92 cm przekroku, to wtedy odejmujemy 10 cm i to jest wysokość od górnej linii siodełka do środka suportu. Czyli w moim przypadku zawsze ustawiam we wszystkich rowerach na 82 cm i jest ok. Tutaj, jeżeli ktoś ustawi na 82 cm, powiedzmy, że załóżmy, żeby tej sztycy w ogóle wystarczyło, żebym mógł tyle ustawić, to w momencie siadając to już się troszeczkę ten rower opuszcza, bo nie jest on skonstruowany tak jak typowy full, gdzie ten tylny trójkąt on sobie działa osobno, no, a tutaj cały czas ta przednia część jest na tym samym poziomie. Nie, to w momencie, kiedy siadamy, to już to, to się opuszcza, a kiedy jeździmy, to wtedy mamy takie bujanie. I to wygląda tak, jakbyśmy jechali amerykańskim samochodem ze zmodyfikowanym zawieszeniem. Dobra. Oczywiście to też robi nam dodatkową wagę, więc e, rower ciężki, stalowy, z pseudoamortyzatorem, z bajerami, które kompletnie normalnemu kowalskiemu nie są. Potrzebne. No, nie będę się tutaj z, zagłębiał w specyfikacje dalej, bo to naprawdę kompletnie nie ma sensu. Każda, to, każda tutaj część praktycznie jest marnej jakości. Dodatkowo, y, przy zakupie internetowym, jak tutaj to powiedzmy, ten rower jest dostępny, zawsze kupujemy kota w worku. Y, już teraz ogólnie porównując. Niezależnie czy to będzie marka premium, czy średniej klasy, czy niskiej, jeżeli kupujesz internetowo, to dostajesz tak naprawdę rower niesprawdzony przed wysyłką, bo wszystkie rowery, które trafiają gdzieś na magazyn, trafiają w kartonie i one tak w tym kartonie z tego wychodzą. Nikt nie składa, nie sprawdza, chyba że za jakąś tam dodatkową opłatą. Tylko po prostu kupujesz rower, to jest do samodzielnego praktycznie złożenia. Są jest parę jakiś tam sklepów internetowych, gdzie faktycznie powiedzmy wysyłają na paletach już gotowe rowery, ale liczą sobie to oczywiście jakieś tam dodatkowe opłaty, no bo to się wiąże z czasem. Taki rower e, on kompletnie nie będzie gotowy do jazdy. E, to nie będzie tylko tak, że włożysz kierownicę, koło i to będzie działać. To naprawdę tutaj jeżeli kupicie ten rower i dacie do serwisu, żeby ktoś go złożył, to serwis ten się złapie za głowę i powie, że nie chciałby na przykład tego roweru przyjmować. O, może tak. Według mnie, jeżeli chodzi o cenę, nie wiem, jaka powinna być prawidłowa cena. Ja powiem szczerze, że nie chciałbym go dostać za darmo. Jakbym go dostał za darmo, to chyba bym poszedł na złom i chociaż jakąś kasę uzyskał, no bo ciężki jest, to chociaż trochę kasy by się z tego uzyskało, bo tylko na to on się nadaje tak naprawdę. Jeżeli ktoś kupi ten rower, to powinien mieć płacone szkodliwe za jeżdżenie na tym rowerze. Naprawdę nie sądziłem, że jeszcze kiedyś ten typ roweru zobaczę jako nowy do sprzedaży w sklepie w sklepie, po prostu w sklepie. Jak się zrobi cieplej, podejrzewam, że będzie wysyp w marketach rowerów i zobaczę, czy z ciekawości e, coś podobnego się pojawi, ale już dam, dawno tego nie widziałem. Nie wiem skąd Lid wpadł na taki pomysł, żeby wziąć tak beznadziejny rower do swojej oferty. Uff. Za 1699 zł, możecie kupić normalnie w sklepie stacjonarnym. Rower na ramie aluminiowej, nie stalowej. Nie będzie on miał tej pseudo amortyzacji, ale będzie to powodowało, że będzie rower cięższy. W cenie 1699 może to być jeszcze rower na hamulcach szczękowych, ale dobre hamulce szczękowe będą działały lepiej na pewno niż te mechaniczne. Czasami po jakichś rabatach myślę, że można uzyskać już rower na hamulcach tarczowych mechanicznych, więc. Lekki, o, faktycznie ważący około 15 kg. A co ciekawostką jest, że rowery na hamulcach szczękowych są lżejsze, bo jednak ta, te hamulce tarczowe troszeczkę więcej ważą, więc jeżeli komuś zależy bardziej na wadze, to nawet jak sobie kupi hamul na hamulcach szczękowych, to będzie trochę lżej. Tutaj bardziej bym się skupiał na naszej wadze. Jeżeli ktoś waży, nie wiem, 60-70 kg, to powiedzmy, że hamulce szczękowe będą ok, ale jeżeli jeszcze to będzie bliżej 90 setka, no to faktycznie może lepiej zainwestować w hamulec tarczowy, ale najlepiej hydrauliczny, bo mechaniczny to... to Różne są opinie. Zresztą możecie pisać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Ja już. No, już nie mam więcej nic do dodania. Mam nadzieję, że ten film będzie po prostu przestrogą dla osób, które planują zakup nowego roweru w tym sezonie, bo kupując ten rower, to nie będzie miał nic e, związanego z rozrywką, przyjemnością, rekreacją, czy też sportem. To coś może spowodować, że się tylko i wyłącznie zniechęcimy do jeżdżenia na rowerze, bo uwierzcie mi, że nie wiem, osoby na trekkingach będą jeździły wygodniej i szybciej niż na tym czymś. Dobra. I tak myślę, że to zakończę ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, piąteczka.